Gorąco w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. To wszystko superlatywa, teraz zadamy pytania. W środę rząd przedstawił wybrany wariant dla linii kolejowej Katowice-Ostrawa, która ma prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przed urzędem zebrała się grupa protestujących mieszkańców. Wielu z nich jest z Mikołowa, przez który kolej ma przebiegać. Zarzucają rządzącym, że nikt nie wsłuchał się w ich postulaty. Nie pozwolimy na to! Były spotkania, było kilka spotkań, ale spotkania były z osobami, które dostały zlecenie na wykonanie jakiegoś projektu, którejś tam linii, prawda? One, jeżeli pokazywało im się, że można to zrobić inaczej, mówi, my tu nie decydujemy. To decyduje właśnie pan Chorała lub politycy. Więc my robimy to, co nam zostało zlecone. Więc takie spotkania to były pro forma, bez sensu, niepotrzebne zupełnie. To jest inwestycja przeskalowana. Szkodliwa gospodarczo, społecznie, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska naturalnego. Nie ma żadnego wariantu, który byłby racjonalny i sensowny. PiS zrobił sobie bożka z CPK, za chwilę będą się do CPK modlić, to jest jakiś rodzaj fetyszu, a tak generalnie to jest trochę taka megalomańska po prostu inwestycja, która, no jeżeli chodzi o Śląsk, to bardzo niewiele przynosi wartości dodanej. Wariant, który został wybrany, zakłada budowę nowych stacji, m.in. w Żorach Północnych czy Mszanie. Linia ma przebiegać m.in. przez Świerklany, Rybnik, Palowice, Orzesze, a także Mikołów. W tym ostatnim mieście ma biec wzdłuż istniejącej linii Katowice-Rybnik. Dalej powiem, że są dwie wersje, tak? Jeżeli PiS na jesień przegra, to mamy nadzieję, że to całkiem inaczej się potoczy, a może nawet tego CPK czy tej linii kolejowej nie będzie. Jeżeli PiS wygra, to widać, że ten walec tej idei i pomysłu pójdzie dalej. Dziś minister Chorała przekonywał, że projekt linii pozwoli znacząco skrócić czas kolejowych podróży po Polsce. Dla przykładu trasa z Katowic do Ostrawy byłaby pokonywana w 40 minut. Teraz jest to nawet 150 minut. Wariant, który został wybrany jako wariant inwestorski, jest to ten wariant, który przewiduje najmniej wywłaszczeń, najmniej wyburzeń, najmniej konfliktów przestrzennych w terenie. W przeciwieństwie do polityków opozycji, wojewoda śląski przekonuje, że tory do CPK przyniosą regionowi same korzyści. W ramach nie tylko tej inwestycji, ale programu dla Śląska, to są ogromne środki na rozwój i dające niebywałą szansę dla mieszkańców, ale również dla całego naszego regionu, abyśmy stawali się coraz sprawniejszym oknem na świat. Wybór wariantu inwestorskiego wzbudził spore emocje. W środę na rządowej konferencji zabrakło wielu burmistrzów miast, przez które linia ma przebiegać, a także władz województwa śląskiego. Nie dlatego, że nie chcieli przyjść, po prostu nie zostali wpuszczeni na spotkanie. Teraz za zamkniętymi drzwiami chcecie zamknąć mieszkańców. Myśmy powołali zespół do spraw CPK. Ten zespół działa, zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców, zaprosiliśmy wszystkie strony zainteresowane. My z mieszkańcami rozmawiamy, też zaraz po tej konferencji wyjdziemy znowu do mieszkańców. Obiecamy, że będziemy ich wspierać, ale żebyśmy ich mogli wspierać, to musimy mieć wiedzę. Na ten moment tej wiedzy nie mamy, nawet jaki wariant został wybrany. Wybrany wariant zakłada wyburzenie kilkuset domów mieszkalnych.